Witajcie, z tej strony Klocek. Dzisiaj zaprezentuję Wam letniskowy domek o numerze katalogowym 31067. Jest on serii Kreator. Sam zestaw kosztował mnie 65 zł. Dostajemy w nim domek, dwie minifigurki, dyskorolkę oraz stół do ping-ponga. Dobrze, i może sobie teraz go omówmy, jak to wszystko wygląda. Czy warto było go kupić w tym 2018 roku? Dostajemy dość dużą ilość minifigurek na tak mały zestaw. Dostajemy ich akurat dwa. Tutaj taki typowy Maciek. Z tyłu nic się nie znajduje. W tym zestawie otrzymujemy również taką dziewczynkę z lodem. I oczywiście dostajemy główną budowlę, czyli sam domek. Domek jest skromny, ale naprawdę jest bardzo szczegółowo wykonany i naprawdę mi się podoba. To może teraz sobie przejdźmy do dachu, do balkonu, który jest zamieszczony na dachu. Znajdziemy tutaj tak, grill z jakimś mięsiwem. Widać, że to jakaś wyżarka będzie. Dość duża ilość groszków i kwiatuszków i fajnie, bardzo fajnie, że zastosowali tutaj właśnie te takie skrętne skosy. Naprawdę to się przydaje, jak się buduje jakieś moce. Teraz może przejdźmy sobie do parteru. W parterze otrzymujemy naprawdę fajne wnętrze i dostajemy tę gitarę, która jest pierwsza w mojej kolekcji. Telewizor, szkoda, że bez nadruku. I kanapę, która do niczego nie pasuje. Znajdziemy tutaj również bardzo duży głośnik. Domek na podwórku również wygląda skromnie. Szkoda, że tutaj jakichś białych groszków nie zastosowano. Oraz jakiejś zieleni na tych zielonych płytkach, ale i tak tych zieleni tutaj jest dość dużo. Tutaj możemy zaobserwować parasol z takim stołem oraz basen. Na basenie znajdziemy taką wyskocznię dla minifigurek, gdzie mogą sobie te nasze minifigurki skakać do wody, się tutaj kąpać, więc to jest jakaś funkcja zabawowa. Kolejną funkcją zabawową, jaka jest w tym zestawie, to otwierany grill i otwierane drzwiczki. Fajnie jednak w tym domku jest to, że jest to budowla modularna, czyli jak już tłumaczyłem w poprzednich odcinkach, można sobie to przemieniać, jaką chce się budowlę. Jak połączymy właśnie ten domek z Family Villą i nowoczesnym domem, które sobie zamówiłem, można naprawdę otrzymać dom marzeń, który zaprezentował Rafi Bricks. Można właśnie zbudować właśnie w tych części, które możemy sobie rozmontowywać, taką budowlę. Może nie wygląda ona za dobrze, to sobie dam na oryginał. Dobrze, może teraz sobie przejdźmy do podsumowania dzisiejszej recenzji. Za 69 zł dostajemy naprawdę fajny domek, który naprawdę ma swój urok. Dostajemy dwie minifigurki oraz stół kempingowy, czyli naprawdę fajny zestaw i naprawdę fajnie wykorzystali z bardzo prostych elementów ten stół. Dobrze, więc moją oceną na ten zestaw będzie 8 na 10. Jeśli film Wam się spodobał, możecie zostawić suba, lajka i komentarz, a ja się z Wami żegnam, na razie i cześć!